Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Daily. Nagrywamy to, co chcieliście, czyli to, co się u nas naprawdę dzieje. Odcinek jest dosyć długi, więc podzieliliśmy go na rozdziały i śmiało możecie sobie przechodzić, bo jest kilka tematów. No i jednym z tematów jest to też, o co prosiliście i pytania zadawaliście. W tym odcinku Wąski wreszcie będzie za kierownicą auta, więc zapraszam do oglądania. Przebiegu. No i słychać, jak gra ta V10, nawet na seryjnym wydechu. Takich silników już nie będzie. A teraz poznajcie nasz tajny sposób na oczyszczanie hamulców z nalotu po myciu. Na zewnątrz jest ślisko, mokro i brudno, więc próbujemy robić to wewnątrz i Wąski jeździ na hamulcu do przodu i do tyłu. On strasznie nie lubi, jak jest taki nalot takiej, powiedzmy, korozji powierzchniowej po myciu. A jak się przyhamuje parę razy, to już się tarcza ładnie oczyszcza i jest taka, jak powinna być. Machina. Otwórz jeszcze pokrywę. Będzie to nadużycie, że jest fabrycznie nowy. Oczywiście pierwszy lakier i wszystko, nie ma się do czego przyczepić. Teraz będzie miał sesję zdjęciową. No i wrzucamy w ogłoszenie. Będziesz na vlogu zaraz. O, vloga robicie? No. To poczekaj, to zaraz ten. Zaraz się przejdę po... Ładnie to. No, właśnie widziałem ostatnio w relacjach, że ten, że coś ostatnio za często jeździsz takimi lepszymi autami. Nie, no ostatnio to jest moje ulubione. Transformer, regerka. 1500 koni i jeden bieg tylko. To jest właśnie Divo, drugie. Było testowane, jak widać. Wąski, musisz tam lecieć z płynem na owady. Nie ma problemu. A ten... A to jest do sprzedania? Ile to jest warte? Divo? No. Divo możemy za 11,5 miliona dolara sprzedać. No to pół bym miał. A jakbyśmy mu tam żuka wysłali, by postawił? No, żuk by się tam mógł wpisywać, nieźle. Patrz to. Nie, no to już, to już jest przegięcie. Jest jeden z jednego. A patrz, środeczkę jest ładnie. Ja. Masakra. To co, chcesz zdjęcia tej 918? No, wyślij parę. Wyślij parę tej twojej, tej żółtej, co masz, za 10 baniek. 10 i 5 zł. I 5 zł, ale raczej, no klient mówił, że ma 1 000 000 euro, czyli trochę za mało ma, ale może go podkręcimy, żeby coś dorzucił. Jesteśmy na łączach i szukamy miejsc na samolot. Dobra, ja. Dzięki, hej, cześć. A teraz, panowie, wracamy na ziemię. Falenty. Sprawdź loty do Dubaju. No, zima, jest pięknie. Ja sam się jaram E90, k***a, wyścigówką. Pamiętałeś o kliknięciu subskrypcji? Jeśli nie, to zrób to teraz. Teraz tak, C-klasę opłukujemy, bo dzisiaj jedzie pod choinkę. Ostatnie wydania jeszcze przed Wigilią. Sprzedana już z miesiąc temu, ale klient robił miejsce w kolekcji w garażu. Już jest zarejestrowana i tak dalej, więc jeszcze ją przygotujemy do wydania i dzisiaj ją zawieziemy pod choineczkę. A zresztą zaraz jej posłuchacie na cold starcie, bo C63 Performance z fajnym właśnie tym seryjnym, głośnym wydechem. Pięknie mruczy, pięknie się drze, bulgocze. Jak ja kocham ten dźwięk. To jest jeden z lepszych dźwięków ostatnich lat, jeśli chodzi o motoryzację. Prawdziwe, wolno ssące,
6208 dokładnie pojemności, już nie będzie takich samochodów. A w ogóle to, co się stało ostatnio z tymi W204 C-klasami AMG, jeśli chodzi o ceny, to jest jakiś kosmos. Jeszcze niedawno takie auto można było sprowadzić za 120 tysięcy złotych, a teraz już ze 100 trzeba dołożyć. Także prawie podwoiły swoją wartość w ciągu roku, dwóch. I cały czas idą w górę, więc fajny pomysł na zainwestowanie, szczególnie w tych dziwnych obecnych czasach, inflacji i tak dalej. Tylko że coraz trudniej kupić ładną sztukę. Moim zdaniem trzeba się skupiać na wersjach nie podstawowych, tylko przynajmniej performance, która ma właśnie trochę wyższą moc, ciekawszy hamulce, wydech i przede wszystkim szperę. No a najlepiej na edycji 507, która ma jeszcze mocniejszy silnik i dużo więcej ciekawych smaczków. Elementy silnika w zasadzie wszystko bardzo podobne jak w SLS-ie AMG. Tylko że cenowo też już odjechała strasznie i już 300 plus zdecydowanie trzeba mieć na ładną sztukę obecnie. I disclaimer, zastrzeżenie, mówię to w grudniu 2021, bo jak ktoś ten filmik obejrzy za rok, to powie, że chce taką za 300, bo już kosztują 400. Także musimy aktualizować daty, bo te ceny naprawdę zmieniają się z kwartału na kwartał. Także myjemy i zaraz jedzie pod choinkę. Fajny prezent w sumie, też bym taki chciał. O, a tam mamy CLS-a 550, który właśnie do nas dopłynął. Jest już po serwisie mechanicznym, po przeróbce lamp, przystosowaniu do ruchu prawostronnego i w zasadzie zostało go umyć, odkurzyć, bo jest w zajebistym stanie. I zaraz jeszcze będzie miał właśnie robioną sesję zdjęciową i pyk, ogłoszenie i mam nadzieję szybka sprzedaż, po to, żebyśmy mogli kupić coś kolejnego, fajnego. Co przestraszyłeś? Chciałem przebieg sprawdzić. 43 tysiące, bo nie pamiętałem dokładnie. I to już jest ten silnik poliftowy, powiedzmy, czyli 5,5 litra M273, 388 koni, więc w porównaniu do zwykłej tej 500-ki 300-konnej, no, dużo lepiej jedzie, szybciej i mniej pali, więc bardzo fajna opcja. No i CLS mega ponadczasowa, ta C219-ka. Fajnie się zestarzała i nie wiadomo, czy ona ma 2, 5, czy za chwilę już 20 lat. Bardzo fajny taki przyszły klasyk moim zdaniem. No i który samochód z aktualnych samochodów, nawet AMG, warczy tak na seryjnym wydechu? Który? Żaden. A najnowsza C-klasa 6.3 AMG? Nie wiem, czemu się dalej 6.3 AMG nazywa, ale ma 4 cylindry i 2 litry. I oczywiście chuj turbin, dziwnych elektrycznych wspomagaczy. Wiadomo, że jest jeszcze mocniejsza i szybsza, ale co z tego? To jest prawdziwe auto. Tu jest moc z pojemności, a nie z jakichś tam dziwnych protez. Jeszcze na 4S-ach jest, praktycznie nowych. Tak ją w Japonii kupiliśmy. Nawet nie trzeba było opon wymieniać. Bardzo ładna. No i co, charakterystyczne dla wersji performance, to taka wskazówka tip, jak oglądacie je na zdjęciach aukcyjnych i widać, że tu jest Alcantara na tym odcinku kierownicy, to właśnie to charakteryzuje wersję performance, czyli głównie chodzi, że ma seryjną szperę mechaniczną, bo zwykłym C63 bez szpery po prostu nie da się jeździć. Naprawdę nie da się jeździć, bo tam jest tam te 450 parę koni seryjnie, w zwykłej. No i każde wyjście z zakrętu, wyjście z ronda to jest taki moment z dołu, że lekko muskamy gaz i auto się bardzo nerwowo zachowuje, bo mieli tym jednym kołem, oczywiście przy wyłączonym ESP, bo inaczej ja tym nie jeżdżę na przykład. No jest mega nerwowe, nieprzewidywalne, bo nie wiadomo, czy chce iść bokiem, czy nie, a jak mamy szperę, jest po prostu idealnie, więc też podstawowy mod, jeśli nie uda się kupić wersji performance, trzeba założyć szperę, a są gotowe kity Quaifa czy Wavetracka, kosztuje tam to około 6-7 tysięcy złotych i to jest podstawowy mod, jaki należy wykonać moim zdaniem. Jeśli nie mamy silnika tego M156 z opcją szpery, bo inaczej naprawdę się nie da jeździć, a to zmienia diametralnie odczucia z auta, no i radochę z jazdy. Nie mówię tu
i nie zachęcam, żeby nie było do pokonywania każdego ronda bokiem, ale sami wiecie, po co kupuje się takie auta, nie? Zaraz wam coś pokażę, nie uwierzycie. Robimy sobie dzisiaj na spontanie taką zakładową wigilię po godzinach. Jest za 10:17, czyli prawie fajrant. Pan Wąski postanowił umyć swoje auto prywatne, tak zwaną roladę, którą pewnie kojarzycie już. I wymyślił, że zrobi szkolenie z detailingu naszemu przyjacielowi Arkowi, pseudonim Bourbon. Musicie to zobaczyć. Co robisz, Wąski? Szkolę naszego pracownika. Czyli chciałeś, żeby ktoś ci opierdolił roladę, krótko mówiąc? Coś pomogę, kraje raz znalazłem. Na praktyce. Wygląda jakby ze 2 lata nie była myta. Nie, ona zaparowała, ona tak źle nie wygląda. Zaparowała. Czekaj. No weź go rysuję. Na szybie. Jak to w Top Gearze zawsze robili? O, żeś ty w mordę kopali. Teraz będę musiał spolerować maskę. A te felgi to takie fioletowe miałeś w standardzie? Tak. On był taki brudny, bo to był test powłoki. Test powłoki. Brudny. Co? Chyba się nie zakończył sukcesem. Dlaczego? Zaraz zobaczymy, jak zrzuca. To prędzej lakier z rdzą razem zrzuci. Nie martwię. No te są wciul ciężkie, dlatego je na zimę zostawiłem. Jak jeżdżę do wulkanizatora, to mnie zawsze przeklina. Musi je zmieniać. To gorzej idzie na tych. On i tak słabo idzie, nie? Ty słabo. Idzie jak przecina. Ale na benzynie czy na gazie? Ten mi jeszcze pędzlem poprawi tego kutasa na masce. Mam nadzieję, że żer się zrobi taki. Co za naród! To nie jest kurwa z Wąski, tylko to jest kurwa stroik świąteczny, to jest świeczka. No kurwa, no. Gdzie są ślady? No zobacz. Co ty gadasz? To no. Nie, to już było, widziałem wcześniej. Tam, no było. Wnętrze gabinet. Do remontu, ale gabinet. A dywanik taki, ci powiem, to już jest wersja na zimę, czy? Dywanik jest wersja ostateczna. Do końca roku. Ty, czyżbym słyszał rupesa? Co się stało, Wąski? Taka porysana była. Akurat w tym miejscu najbardziej. Też masz tak, Bourbon, że jak im dłużej pracujesz przy nawet chujowym aucie, tym bardziej ci się zaczyna podobać i chcesz nim jeździć na co dzień? Bo ja tak mam. Drugiego złoma już nie kupię. W tym miesiącu nie namówisz. Ale ja poczekam do stycznia. Nie, no bardzo ładnie. A jaką miał natura kolekcję aut? A który to jest rocznik, Wąski? Trzeci. No nówka. I widzisz? I to było wcześniej już. Tam. To nie jest od pędzla. Nie. Nie ma kształtu kutasa. W tę stronę zobacz. No jak nie no. Widać, że niewłaściwie myty. No to właściciel chyba nie zna się w ogóle na myciu aut. No. Wąski, mieliśmy robić dzisiaj wigilię zakładową, a nie korektę rolady. Przynieś tego śledzika do rolady. Rolada ze śledzi. O i to jedyne, co mi się w tym aucie podoba. O. Ty, to jest chyba ten słynny grzebień Wąskiego do zaczesywania brody. Mam nadzieję, że brody. Co to jest? Grzebień. Do czego? Do włosów. Gdzie? Na torbie. Ja bym nie dotykał. A te plastiki to powycierane jak w Porsche 996, tu widzę masz trochę. Porsche się wzorowało na Audi. A czemu się drzwi nie domykają? Bo trzeba przesmarować zamek. Nie ma dociągów? Ty! Dociąg nie działa. Zepsułeś mi drzwi jeszcze. A, bo nie wolno trzaskać. To się nie trzaska jak w BMW. Zimno.
zaprezentować teraz najważniejszą rzecz, która musi być w każdej BMW E90, która będzie jeździła w motorsporcie. Żeby nie oślepiała innych uczestników, musi mieć oto to właśnie ten mod za jedyne 119,99. Prosto z Chin. No to jest 30 koni więcej. Tak mówią. Tak głoszą legendy. Nowy nabytek, kolejna baza do kolejnej wyścigówki 325i. O matko, panowie. Tylko nie połamy. O, dla ciebie. Normalnie rozbieracie auta jak w dziupli, jak no. W takim tempie. Kontynuując, samochód kupiony jak zwykle u nas pod wpływem impulsu, bo śledzimy wszystkie możliwe 325i w manualu. Najbardziej ubogo wyposażone jakie są. To i ta się pojawiła dosłownie niedawno. No i tego samego dnia byliśmy już wieczorem w Jarosławiu na Podkarpaciu z Lipą. I udało nam się ją kupić. W międzyczasie przeszła już podstawowy serwis, taki przygotowujący do eksploatacji, mechaniczny. W zasadzie nic nie było do zrobienia, tylko wymiana płynów, filtrów i tak dalej. No i co, najpoważniejszy mod to są nerki teraz. No i w międzyczasie jeszcze taki serio poważny mod. To w zasadzie pierwsza rzecz, którą do niej zamówiłem, to była szpera. Więc jest już zeszperowana na tę pogodę, która teraz jest, sam raz. O kurde! No ale liczymy, z dychę więcej możemy wziąć. Tak. Samochód z 2006 roku, ma przebieg niecałe 220 tysięcy kilometrów. A to? Do końca serwisowany was, a znowu jakiś niesamowity fuks, bo fajna baza się okazała. W kolorze Arctis Silver, czy jakoś tak. Taki dziwny, lodowcowy kolor. Nie srebrny, nie błękitny. Nie znam się do końca na kolorach. No i co fajnego? Totalnie uboga wersja. Nie ma ksenonów, bardzo dobrze. Felgi jakieś takie nawet nieoryginalne BMW, byle jakie, ale to nieistotne. Ale co ciekawe, zobaczcie jaki golas. No, ma sportowe fotele, więc to była opcja. Ma manualną klimę, co się niezwykle rzadko zdarza w E90. Aha, ma już kierownicę sportową z nabą. To jest jeszcze taki mod, który w międzyczasie założyłem na szybko. Nie ma cup holderów. No nie ma dosłownie niczego w tym aucie, więc super, bo jest lekkie. Jedyny minus tak naprawdę oprócz tego na akumulatorze to posiada szyberdach, co jest niepożądane w motorsporcie do końca, ale jak już będziemy ją rozbierać i klatkować, to usuniemy go i zaślepimy, bo chodzi o masę w nieodpowiednim miejscu. I co poza tym? Poza tym bardzo ładny samochód. Jestem w nim oczywiście zakochany i planuję nim jeździć teraz przez zimę. Jak tu zimno. Wszystko jest po prostu jak z fabryki. Wszystko jest jak z fabryki. No i plan będzie taki jak na pozostałe. Będę gonił lipę w przygotowaniach, aczkolwiek tutaj plan jest na razie taki, żeby tym pojeździć. W tym sezonie chyba nie wjedzie jeszcze klatka. Następny etap to będą hamulce, może zawieszenie gwintowane i pojeździmy tym tak sobie track dayowo dla fanu. Może powynajmujemy to auto. No i zobaczymy. Później prawdopodobnie skończy jako już rasowa wyścigówka. Wybebeszymy ją do końca, zaklatkujemy i tak dalej. Na razie jest to bardzo ciekawe daily, kupione, uwaga, za 13 tysięcy złotych. Co macie? Co w połysku? To jakiś błąd jest. Co, jedna jest błyszcząca, druga matowa? No to tak miało być. No nie gadaj. Co tu się stało? A my już założyliśmy. To się stanęło się. A to w ogóle jest nie... Nie, pasuje? Nie. Pasuje. To tak ma być. To tu się stanęło. Wymatuje się. To już miałoby? No nie. No nie do końca. Jak widać, Chińczyk też jest omylny. Na te kilkaset tysięcy sztuk, które tego dnia wyprodukował. No kurde, no.
No nie zawsze idzie zgodnie z planami. Dobra, kręcisz tak. To będzie znak charakterystyczny. Dobra, będzie. I co, mam teraz kupować drugi komplet, żeby to wyrównać? No właśnie nie wiem. Może wyślę panu zdjęcie, panu Zalegro, że zaszedł pomyłek. No trzeba wysłać, no. Wyślij mu to zdjęcie i znajdź różnicę. Kurde, no nie wyszło. Ale wiesz, jak jest w połysku, będzie mniejszy opór powietrza. Yeah. Już czekałem tylko na ten dźwięk. Dzień dobry. Cześć. Co nam przywiozłeś? A, fajne zabawki. Otwieraj pakę. No właśnie, już się nie mogliśmy doczekać. To co, ściągamy? I to już, tak? To już, fajne. To jest ta Alcantara? Tak. Ja tu chłodem zabiało. No dobra, to rozpakowuj wąski. Unboxing robimy od razu. Łoho! O kurde! Jaka klasa! Alcantara. Prawdziwa. Prawdziwa, nie żadna podrabiana. A to jeszcze można otworzyć tu barek zrobić. Prawdziwa Alcantara, wyprofilowane. Ty, no to powiem ci, że to super wyszło. O, bardzo mi się to podoba. Premium. Czekaj, ja pierwszy. Trochę, o, chłodzenie. Chłodzenie, wszyscy ten ogrzewają, a ja chłodzę. No dobra, to ja też siadam. Kurde, prawie jak w Lambo. Zabówki działają? Nie, to plaster miodu jest. Ale elegancko. Można je ściągać. Aha, fajnie. Aha, i można sobie przykleić albo ten, super. Bo to jest taki element estetyczny. Super, no bardzo ładnie. Że masz pełną personalizację. Jest nicią przeszyte też w kolorze naszego logo, jakby, tak? Nie macie kolor własny. Super, no bardzo mi się to podoba, faktycznie. Nie kłamałeś, jakościowo jest. Rewelacja. To nie wszystko, jeszcze tu mamy parę rzeczy więcej. Wow, a to jest w ogóle... Nakierowane i wycięte. Tak wycięte 3D. Myślałem, że to jest naklejka. To nie, jest takie wypukłe. Ja pierdzielę. Też był nakierowany. Jebać biedę, naprawdę. Super. Pokażemy ci, gdzie docelowo ma stać żuk. No właśnie, to też sobie to ułożysz jakoś w głowie i wymyślimy, jak go tam wsadzić na górę, bo tak, jestem na razie trochę przerażony. Dobra, no to co, idziemy do góry. Meble rewelacja. Cieszę się, że się podobają. Wow, macie ten do jedzenia. No mamy, tylko nie mamy czasu jeździć. I plan jest, żeby ten żuk stał o tu gdzieś przodem, żeby tu był przód. I w tamtą stronę, nie? No to myślę, że akurat ta ściana praktycznie cała będzie, bo wiadomo, trzeba coś tam wejść. No tak. Taki był pomysł. Znaczy przód, tył to sobie go poprzesuwamy, no na pewno nie dalej niż tu. Mhm. Może te rzutki tak zostaną, więc no to zobaczymy, jak on tu wjedzie. Stres mam, natomiast jak go tu wstawimy. Właśnie. No bo... rozbieraj całą antresolę, to macie... Znaczy nie, ja myślałem tylko, żeby te barierki rozebrać, a to nie będzie aż tak dużo pracy. Mhm. To możemy zdjąć. Nawet pewnie musimy. No na pewno. Bo no bo mówiłeś, że jego od góry musimy złapać, raczej tak? Raczej od góry. Raczej tak, od góry. Właśnie jak my go z dziadkiem już tam oglądaliście te filmy, jak go ściągaliśmy z ramy, to wiesz, od dołu nie da się go złapać, bo on tą blachę ma taką dziką, no, się zwinął. Zwinie dlatego się. My sznurami go z no to tyłu widziałem, rzutę tak. I przez okna z przodu otwarte i wiesz, i nam się fajnie podniosło wszystko, także... No to takie coś wynajmiemy najwyżej, albo kupimy, no i... albo kupimy. A później sprzedamy z zyskiem, no. Dokładnie, o to chodzi. Jeszcze zarobiliśmy, jeszcze się ten, zarobi. W Japonii kupimy, sprowadzimy. No. Dobra, to żeby tu nie przedłużać, bo ja zawsze konkretny jestem i szybko... No i mamy zwycięzcę. Tak. Nie, będzie spoko chyba, nie? Jak ty uważasz prywatnie? Wydaje mi się, że... Z tym pięknym niebieskim kolorem żuka, drewnem, na tym będzie, blacie głównym. Będzie, że tak powiem, się komponowało pod tym względem, że nie będzie psuło całej takiej... No i też tu u nas się, nie? Bo u nas tak jak widzisz, jest tak surowo industrialnie, to... To będzie się działo i też nie będzie się kurzyło, no, wiadomo. Tak. Imprez się nie robi często...
Jak to nie? Będziemy mieli taki bar, to człowieku, to każdy weekend to wiesz. Będzie zajęty. No to spoko. Ale ten żuk tu nada charakteru. Dużo. Słuchaj, bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Dzięki za odwiedziny, super robota. Komplet nowych rameczek. Przygotowujemy Bentleya do wydania. Pan Jacek kupił u nas Continentala GT jakieś 2 miesiące temu i niedawno zadzwonił, że chciałby całego pokryć PPF-em, bo jest tak zakochany w tym egzemplarzu, że już na pewno go nigdy nie sprzeda i chce go zachować w jak najlepszym stanie, więc auto właśnie jest w całości już pokryte i za chwilkę je wydajemy. Ostatnie prace inspekcyjne. Inspekcja elektroniki, czy wszystko jest ok? Pan Lipa, pan sprawdzamy. Wąski udaje, że coś tam świeci. Inspekcja wizualna. I komplet nowych rameczek zaraz będzie. A jaki tam jest przebieg teraz? Już ci mówię, 32215. To już 4000 km nakręcił pan Jacek, no to nieźle. Chyba miał 28, nie? Jak go wydawaliśmy jakoś tak. Jeszcze dostał oponki zimowe. Jest ręczniczek podłożony, żeby nie brudzić fotela, widzę. Profesjonalny. Sprawdzamy jeszcze dokręcenie kół i ciśnienie. Pokażę wam, jaki jest bajer, jak wyglądają dekielki w Bentleyu, jak się je demontuje. A, już wąski tu zaczął. No to jeszcze jedno ma. Jeszcze jedno ma. Taki kołpaczek. O, tak to wygląda całościowo, a się okazuje, że to jest tworzywa. Ta-dam! Gwiazdka, na choinkę akurat. Ciekawe, ile takich dekielek kosztuje. Tyle co Rolaba, także uważaj. Ur! I zmieniaj koło przy minus 10. Nie no, ręczniczek właściciela nowego jest genialny. Pasuje. Dobra, podłoga umyta. Można ustawiać do wydania. Jeździłbyś na co dzień? No, mógłbym jeździć. Podoba mi się. Ładny kolor. Rzadko spotykamy. Tak. I powiedz, ten czy następca? Nie, no ten. Ten jest ładniejszy. Ja wolę tego. Tego nowego nie lubię za bardzo. Ten jest taki już powoli klasyczny. O, i w zasadzie mamy na jednym obrazku dwa bardzo podobne silniki. V8-4.0 biturbo, V8-4.0 biturbo z tego samego koncernu. Bliźniacze silniki. To i przed tym. Kołderka. Nawet takiego prześcieradła w domu nie masz. Chciałbym pod takim spać. Kawał wielkiego auta, co? A niby tylko dwudrzwiowe coupe. No dobrze, to czekamy na klienta. Przed chwilą jeszcze był kurier. Przyszło coś. Z Hines Polska, a nic nie zamawiałem, więc zobaczymy, co to jest i o co tu chodzi. O kurcze, blade. Beata i Michał, wesołych świąt. No to mój syn się ucieszy. I widzę, że ja też się bardzo ucieszę. Silnik od Porsche do samodzielnego montażu.
Flat Six. Instrukcja. Ale mi miło, bardzo dziękuję. Bardzo nam miło. I mogę obiecać, że jak się nam uda złożyć, mam nadzieję, że syn mi w tym pomoże przez święta, to ten silnik gdzieś tutaj stanie na honorowym miejscu w moim nowym gabinecie. No a to Heniek też będzie miał radochę, bo on uwielbia fałki, to są jego ulubione silniki. Także bardzo wam dziękuję, bardzo mi miło. I już się nie mogę doczekać świąt, żeby to wreszcie złożyć. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Zachęcam do lajków i subskrypcji. Nie zapomnijcie o tym i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!